Drodzy Państwo, instytucją czuwającą bezpośrednio nad bezpieczeństwem uczestnika badania klinicznego jest Badawczy Ośrodek Kliniczny. To jest to miejsce, gdzie uczestnik, pacjent spotyka się z lekarzem, badaczem oraz z badanym produktem leczniczym. Zanim to nastąpi, uczestnik musi zapoznać się z informacją na temat badania klinicznego. W informacji zawarte są dane dotyczące potencjalnego ryzyka i korzyści wynikających z uczestnictwa w badaniu, dane dotyczące leku badanego jako takiego oraz wszelkich procedur mających miejsce w trakcie badania klinicznego. W przypadku decyzji uczestnictwa w badaniu uczestnik podpisuje świadomą zgodę w obecności badacza lekarza. W tym samym czasie zobowiązuje się on, że będzie informował badacza o wszelkich działaniach niepożądanych, jakie mogą mieć miejsce w trakcie uczestnictwa w badaniu klinicznym. A badacz zobowiązuje się, że będzie starał się o jak najlepsze zachowanie bezpieczeństwa uczestnika. Po podpisaniu zgody w odpowiednim czasie następuje kwalifikacja uczestnika do badania klinicznego. Kwalifikacja ta odbywa się według zapisów w protokole i w trakcie bardzo dokładnego zapoznania się przez badacza ze stanem zdrowia uczestnika. I w pewnym momencie dochodzi do podania badanego produktu leczniczego uczestnikowi w ramach badania klinicznego. Nad tym podaniem czuwa badacz, współbadacze, lekarze, pielęgniarki, diagności oraz koordynator badania. Jak więc Państwo widzicie, na straży bezpieczeństwa uczestnika stoją polskie i międzynarodowe akty prawne, standardy etyczne, w tym zasady dobrej praktyki klinicznej, ale przede wszystkim zespół dobrze przygotowanych ludzi. Dziękuję bardzo.